Słuchajcie, zaczynamy Brief Morning. 9 rano, dzisiaj jest czwartek i dziś spotykamy się w Multikinie, w siedzibie Multikino Media. Moim gościem jest Mariusz Spisz, prezes zarządu Multikino Media. Dzień dobry. Dawno się, Mariusz, nie widzieliśmy. Minęło trochę czasu. Powiedz, co słychać, a właściwie co widać w Multikinie? No, spotykamy się w świetnym momencie, bo dopiero co zakończył się 2015. Rok absolutnie rekordowy i spektakularny dla branży kinowej i branży reklamy kinowej w Polsce. No dość powiedzieć, że po raz pierwszy w historii prawie 45 milionów Polaków odwiedziło kina w Polsce w całym 2015 roku. To było 10% więcej niż w roku poprzednim. Warto dodać, że za tą frekwencją stoi bardzo zróżnicowany repertuar. Dało radę Hollywood. Wystarczy wspomnieć, że wśród tych największych hitów znalazły się nie tylko kontynuacje Gwiezdnych Wojen, Nowy Bond, 50 twarzy Greya, także znakomite animacje jak Minionki czy Pingwiny z Madagaskaru, ale uwaga, na pierwszym miejscu na czele box office'u 2015 polska produkcja, kontynuacja hitowych listów do M. To wszystko złożyło się na te niecałe 45 milionów, 10% wzrost i tak spektakularny wynik w kinach całej Polsce. Jeśli do tego dodamy jeszcze fakt, że w zeszły rok to także sukcesy polskich filmów na arenie międzynarodowej z Idą na czele i Oscarem, to naprawdę mamy powód do dumy, zadowolenia i chwalenia się. No właśnie, to mnie bardzo ciekawi, bo mówi się, że online jest takim najważniejszym kanałem, że to rośnie, że telewizja to już odchodzi do lamusa, a właściwie okazuje się, że telewizja też rośnie, kino rośnie. Czy na przykład kanał online, media społecznościowe to jest konkurencja waszej działalności? Ja nie patrzę na to w ten sposób, wręcz przeciwnie. Zeszły rok, a myślę, że ten, który właśnie rozpoczęliśmy, pokaże to jeszcze dobitniej, że media społecznościowe, digital, mobile generalnie, może być znakomitym uzupełnieniem tego, co reklamodawcy są w stanie przeprowadzać właśnie w kinie. W zeszłym roku Multikino uruchomiło aplikację mobilną MultiWorld. Aplikacja MultiWorld pozwala na rozszerzanie rzeczywistości w holach kinowych. Tym samym widzowie kina są w stanie pogłębiać kontakt z przekazami reklamowymi, które się znajdują w holach kin, rozszerzając za pomocą telefonu oznakowane komunikaty reklamowe. Czy to plakaty, ulotki, naklejki, wszystko co oznaczymy, widzowie, którzy skierują na dany materiał telefon komórkowy, będą w stanie wejść w interakcję z tym produktem, dowiedzieć się więcej o reklamowanym produkcie, wziąć udział w konkursie, zostawić swoje dane. Generalnie zdecydowanie bardziej wejść w interakcję z przekazem, z danym produktem reklamowym. Więc wracając do Twojego pytania, absolutnie mobile, online, social może być znakomitym uzupełnieniem tego, co widzowie, z czym widzowie spotykają się w kinie. Innym przykładem jest chociażby wykorzystanie sieci Wi-Fi, która jest dostępna w większości kin w Polsce, w całej sieci Multikino, która nie tylko daje widzom możliwość korzystania z internetu, czekając na seans czy po seansie, dzieląc się wrażeniami, ale także reklamodawcom targetować komunikaty w momencie logowania się do sieci czy oczekując na załadowanie się jakichś treści. A kiedy się doczekamy jakiejś integracji tego drugiego ekranu, czyli telefonu komórkowego, z tym, co się dzieje w kinie? Bo ja jednak cieszę się, widzę, że ludzie nawet w trakcie filmu albo tam coś piszą, albo robią zdjęcia. No jest to pewnego rodzaju coraz bardziej powszechne zachowanie, więc trzeba się jakoś do niego odnieść. Dokładnie, no cieszę się, że o to pytasz. Rzeczywiście do tej pory widzowie w kinie spotykali się głównie z komunikatem, prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych, o nie nagrywanie, nie rejestrowanie. Oczywiście, nie zachęcamy nikogo do rejestrowania filmów w kinie, wręcz przeciwnie. Natomiast przed miesiącem, w grudniu 2015 roku, Multikino we współpracy z Orange Polska przeprowadziło polską premierę bloku interaktywnego, czyli właśnie zachęciliśmy widzów
do tego, aby w trakcie bloku reklamowego pozostawili swoje telefony włączone i żeby za ich pomocą weszli w interakcję z tym, co prezentowaliśmy im na ekranie. Takie rozwiązanie, blok interaktywny, reklamowy blok interaktywny do tej pory miał premierę tylko w krajach Ameryki Północnej, w Kanadzie, w USA, a także w Europie, w Wielkiej Brytanii. Multikino było pierwszą siecią, która we współpracy z Orange zaprosiło do udziału w bloku interaktywnym widzów w Polsce. Na czym to polega? No widzowie siedzący przed seansem otrzymują na ekranie treści, po zalogowaniu się oczywiście do odpowiedniej aplikacji, otrzymują na ekranie różnego rodzaju treści. Może to być quiz, w którym widzowie za pomocą telefonów odpowiadają na różnego rodzaju pytania. Może to być gra zręcznościowa, w której telefony stają się kontrolerami, sterownikami, za pomocą którym widzowie kierują samochodem, strzelają bramki, uciekają przed jakąś postacią, tak? To wszystko, co reklamodawca jest w stanie przygotować, wymyślić, zaplanować w kreacji, jesteśmy w stanie odtworzyć później na ekranie. Co ważne, widzowie w czasie rzeczywistym widzą, kto jak odpowiadał na pytania, kto najszybciej przejechał samochodem. To wszystko w otoczeniu komunikatu reklamowego, bardzo angażującym widza. Widzowie logują się do aplikacji, logują się do sieci, mogą postawić ponownie swoje dane, mogą wygrać atrakcyjne nagrody w trakcie tego bloku. No, mówimy tutaj o zupełnie innym rodzaju zaangażowania. Zawsze uważaliśmy, wciąż uważamy, że reklama kinowa w porównaniu do innych przekazów radiowych, telewizyjnych, prasowych jest mega angażująca, bo ludzie siedzą w dobrej atmosferze, oczekując na seans i w zasadzie nie mają dystraktorów, tak? Bo patrzą na duży ekran. A jeśli do tego dodamy telefon, który powoduje, że wchodzę niejako w ten przekaz reklamowy, no to trudno mówić o większym zaangażowaniu. No właśnie, bo ja pamiętam, że kiedyś w kinie, znaczy ja przynajmniej starałem się zawsze być wcześniej na ten blok reklamowy, bo reklamy w kinie były inne niż w telewizji. Były takie, ja miałem wrażenie bardziej z pomysłem, nie wiem, ktoś wie, może to było moje subiektywne odczucie. A potem no, ten blok reklamowy stał się takim czasem, kiedy nie wiadomo do końca, co ze sobą zrobić. Więc może ta interaktywność jest no, też sposobem na przyciągnięcie widzów przed, no, jeżeli wcześniej będą mieli zapowiedź, że coś się może wydarzyć, tak? To ja też uwielbiałem i cenię bardzo kampanie reklamowe, to jest spot reklamowe przygotowane specjalnie z myślą o kinie. Pamiętam chociażby kampanię Sprite'a, który inne spoty lokował w telewizji, a inne końcówki tychże spotów prezentował choćby w kinie czy internecie. I oczywiście zachęcamy reklamodawców, którzy chcą wykorzystać tą różnicę, którą daje kino, ekran kinowy. Natomiast to, o czym wspomniałeś i mówiłem przed chwilą o tych sieciach kanadyjskich czy amerykańskich, badania, które tam zostały przeprowadzone, mówią o tym, że młodzi ludzie, bo to oni są głównie korzystającymi z aplikacji i bawiącymi się w bloku interaktywnym, przychodzą do tych sieci specjalnie na sam początek bloku reklamowego, ponieważ na samym początku serwowany jest tenże blok interaktywny właśnie po to, żeby wziąć w nim udział, żeby grać w gry ze swoimi znajomymi, wygrywać nagrody, a później oglądają pozostałą część bloku reklamowego i wreszcie film. Czy to oznacza, że najskuteczniej w kinem można dotrzeć do młodych ludzi? Czy najskuteczniej? Widownia, ten kor kinowy 15-25, trochę poszerzony 15-30, no to jest ta główna widownia kinowa, ale ja bym nie mówił, że najskuteczniej można dotrzeć do młodego widza. Pewnie łatwiej go zaangażować, namówić do korzystania z nowych aplikacji, rozwiązań takich jak Augmented Reality, czy Social Wi-Fi, czy właśnie blok interaktywny. Natomiast myślę, że o tej skuteczności decyduje dobre połączenie narzędzi, które kino daje, czyli nie tylko sam on-screen, nie tylko standardowe działania w foyer, ale właśnie to wszystko wzmocnione chociażby jakimiś rzeczami mobilowymi, czy wcześniej działaniami na stronie internetowej. Miks tych możliwości, które daje kino, to gwarantuje większą skuteczność. No właśnie, powiedziałeś mi o wirtualnej rzeczywistości, to ja trochę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak kino mogłoby wykorzystać wirtualną rzeczywistość w przypadku jakiegoś zaangażowania reklamowego. Powiedz, co warto śledzić teraz? Na co wy patrzycie na przykład, jako taką kolejną nadzieję
dla Waszej oferty? No, kino jest bardzo wdzięcznym, myślę, miejscem dla testowania wszelkiego rodzaju nowych technologii. Myślę, że w zasadzie nie ma miesiąca, tygodnia, kiedy albo my zainspirowani czymś, co znaleźliśmy na targach czy na jakichś konferencjach, staramy się rozmawiać z dostawcami tego rodzaju usług, albo odwrotnie, dostawcy jakichś nowych rozwiązań, na przykład beaconów, producenci beaconów, pukają do nas i mówią: słuchajcie, mamy taki pomysł, żeby w holach kin zrealizować wspólnie z wami taką czy inną akcję. I my chętnie się w takie rzeczy angażujemy i próbujemy, jeżeli one się sprawdzą. Jak w przypadku aplikacji MultiWord, to decydujemy się to rozwijać na całą sieć i oferować ten produkt szeroko reklamodawcom. Beacony są tego świetnym przykładem. W zeszłym roku we współpracy z firmą Kupony.pl w kilku lokalizacjach Multikina zrealizowaliśmy z świetnym rezultatem test beaconów. Wszyscy uważają, że to będzie święty graal i za chwilę zrewolucjonizuje komunikację. Nie wiem, czy tak będzie, tutaj głosy są różne, natomiast te doświadczenia z dwóch, trzech lokalizacji z zeszłego roku i z testowania atrakcyjnych ofert promocyjnych dla widzów będących w sąsiedztwie Multikina, czyli ktoś przechodzi w centrum handlowe i w pobliżu ma Multikino i nagle dostaje komunikat na telefon: no słuchaj, jakbyś teraz zajrzał, to masz bilet w supercenie, albo może do tego popcorn 50% off. Skuteczność tych przekazów była na tyle wysoka, że we współpracy ze wspomnianymi kuponami za chwilę obikonujemy całą sieć Multikino i takie przekazy, nie tylko takie, ale także we współpracy z zewnętrznymi reklamodawcami będziemy mogli oferować reklamodawcom. Wyobraź sobie taką sytuację, że siedzisz w sali kinowej i widzisz na ekranie reklamy jakiejś marki ubraniowej i wychodząc z sali całkowitym przypadkiem otrzymujesz informację: słuchaj, czy widziałeś reklamę naszych ubrań, a piętro niżej czeka na ciebie rabat w naszym sklepie. Tak? Czy takie połączenie tego, co na ekranie, z bardzo spersonalizowaną komunikacją do ciebie, no co. I beacony, tego się możemy spodziewać w tym roku? Tego możemy spodziewać się absolutnie już w tym roku. Natomiast VR, o którym wspomniałeś, czyli wirtualna rzeczywistość, ja absolutnie jestem przekonany, że to będzie przyszłością rozrywki. Mogę sobie wyobrazić także, że VR będzie w jakiś sposób istniał i będzie testowany i wykorzystywany reklamowo w kinach. Prowadzimy teraz rozmowy z kilkoma dostawcami technologii VR-owej, a także producentami kontentu. Natomiast także Hollywood już dostrzega potencjał, który za tym stoi i pojawiły się pierwsze materiały, chociażby fragmenty Gwiezdnych Wojen przygotowanych właśnie pod wirtualną rzeczywistość. A jeśli wyobrazimy sobie jeszcze, że będzie to sprzęgnięte z internetem i pozwoli nam na przykład na oglądanie live, nie wiem, finału Mistrzostw Europy, siedząc w kinie w Warszawie, ale jednocześnie będąc otoczonym stadionem i tysiącami kibiców, no to trudno o większe przeżycie. A jeśli rozmawiamy o meczach i o transmisjach, to już teraz, bo już w czerwcu, Multikino i Cinema 3D będą to także w ofercie Multikino Media, zaprosi widzów do oglądania meczów live na wielkich kinowych ekranach. Brzmi to bardzo ekscytująco. Ja z przyjemnością zobaczę, jak szczególnie właśnie te beacony działają w praktyce, bo to myślę, okay, może być takie bardzo... No to jest taka sprzedaż no właściwie bezpośrednia. Tak? Tak. Łapiesz tak człowieka dokładnie w momencie, jak jest blisko sklepu. I to już nie są działania wizerunkowe, tylko naprawdę takie czysto efektywne, sprzedażowe. Tak, bo no, beacon posiada szereg informacji na temat ciebie. No, plus budowanie bazy danych, oczywiście. Dokładnie. Tak, wie, tak, jak często pojawiasz się w kinie, wie nawet, którędy podążasz w tym kinie. Tak? To pewnie wiedza dla sklepów cenniejsza, wiedzieć, jakimi ścieżkami klienci się przemieszczają, a beacony takie informacje dają, ale to budowanie lojalności absolutnie w przypadku beaconów jest możliwe do uzyskania. Mariusz, bardzo dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Dziękujemy też wszystkim za oglądanie. Dzisiaj z Multikina, Multikino Media, moim gościem był Mariusz Spisz, prezes zarządu. Brief Morning wraca znowu jutro rano, punktualnie o 9:00. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy do Brief Morning i do Multikina. Dzięki, cześć. Dziękujemy. Dzięki za serduszka.